Cześć kochani, witam was w 15 vlogmasie. Chciałyśmy z Wiktorią wam zdać relację jak film, który oglądałyśmy wczoraj wieczorem. Historia Kopciuszka, jak widać się podobało? Spoko, całkiem fajny film. Może tak montażowo, produkcyjnie bez szału, ale historia fajna, dość ciekawa. Właśnie oparta gdzieś tam na wątkach z Kopciuszka, z bajki. My teraz zbieramy się, jedziemy do Dąbrowy, odwozimy Wikę. No i my jedziemy pracować do biura. Słuchajcie, wszystko pozałatwiane, zdążyliśmy w tym czasie być w biurze, byliśmy na szybkiej kawie, na obiedzie, pozałatwialiśmy wszystko, co mieliśmy pozałatwiać i wróciliśmy sobie już do mieszkania, ponieważ dzisiaj Kacper robi pizzę, jak wiecie z poprzedniego vlogmasa. Wczoraj kupowaliśmy składniki na pizzę, bo Kacper dzisiaj robi pizzę z przepisu Juriego. Także no fajnie, ja teraz przyjdę, przygotuję tylko wszystko w kuchni, rozpakuję zmywarkę, no i Kacper będzie gotował. Po drodze jeszcze wskoczyliśmy do mnie do domu, bo dziewczyny kupiły mi pasztetową wędzoną, bo mi się ostatnio tak marzyła. I mówiłam właśnie mamie, że jak znajdzie gdzieś pasztetową wędzoną, to bardzo proszę, żeby mi kupiła. No i udało mi się kupić chyba w Auchan, patrząc po folice. Pasztetowa wędzona, no jutro na śniadanie ją zjem, bo dzisiaj jemy na kolację pizzę, ale jutro na śniadanie sobie ją skonsumuję, bo naprawdę miałam takiego smaka, że... Masz coś do powiedzenia? Mogę mówić o mieszkaniu, czy nie? Jakie mieszkanie, że oglądamy na pewnie? No to oglądaliśmy mieszkanie. No i teraz jedziemy windą, wyszliśmy z oglądania mieszkania. No powiedz może co? Co? Sądzisz? No spokojnie. Fajne mieszkanie, ładne, wcześniej. Nie? No, chodź. Dobra, wchodzimy. Co? Nakrywam ciebie. Tak jak powiedział Kacper, oglądaliśmy właśnie mieszkanie bliżej mojego domu rodzinnego, bliżej niż teraz tutaj w tych Katowicach, bo jest faktycznie kawałek wszędzie. No i myślimy, zastanawiamy się, podoba nam się wnętrze, no ale jest kilka aspektów, które musimy przemyśleć, także na razie wam jeszcze nic nie mówię, jak będę wiedziała coś więcej, to na pewno dam wam znać. Zanim Kacper zacznie robić pizzę, ja przygotuję szybko herbatę zimową, 3 saszetki tej herbaty malinowej z cytryną. Do tego pokroję pomarańcze, dosypę goździków i na sam koniec, jak herbata trochę przestygnie, dodam łyżkę miodu, także biorę się do roboty. Zaczęła się robota pizzy, Kacper ogląda vloga Juriego i Luki, jak zrobić pizzę, jakiś to chyba challenge ich, nie? Że który robi lepiej pizzę. Któryś zrobi lepiej, ale ciasto robi Juri. Aha, czyli Bas robi Juri, a Luka to tak, robi. Tak, a potem tylko sobie doprawiam, ale no co jak? Lepsze? Lepiej wyszły Luce. Luce, tak? Luce, no. Pizza? Tak. Czemu? No bo mu bardziej stała. Aha, sztywna była, taka, tak? No. Ale normalnie Juriemu też wychodzi taka sztywniutka. Także Kacper tutaj próbuje zrobić to samo. Przyjechała do nas w ogóle Asia, właśnie Asia, o której mówiliśmy nieraz, która robi dietę Kacprowi. No i tutaj doradziła Kacprowi trochę z pizzą, bo miała mała problem, że mu się najpierw kleiła, była za sucha. Także dobrze, że Asia cię poinstruowała, co? No, dokładnie. I jak ci idzie? No, widzicie. Przyjemnie czy nie? Przyjemnie się tak wciska to. Dobra. To zaraz pokażę wam kolejne etapy. Okej, słuchajcie, już jesteśmy na tym momencie. Nie będę wam dokładnie pokazywał tam całego przepisu. Macie u Juriego, tak się nazywa. Wpiszecie sobie Juri pizza, wam wyskoczy. U nas to wygląda tak. Trzeba podzielić i lecimy dalej, a dziewczyny sobie siedzą. Oglądamy vlog masa. I słuchajcie, zobaczcie, my z Asią oglądałyśmy sobie vlogmasy, a w tym czasie Kacper ma już tutaj prawie gotową pizzę. To wszystko? Czy coś już tutaj dokładasz? Żadnych warzyw, nic? Tylko taka o? Ja kupiliśmy suszone pomidory. Mamy suszone pomidorki na prawo w słoiczku. No bo ja je mam. Masz? A czemu są otwarte? No bo będziesz używałam do twojego omleta wczoraj. Aha, dobra. No to co, będą jeszcze suszone pomidory, tak? No. Dobra. I co, wszystko według przepisu Juriego? Coś zmieniałeś sam, czy robiłeś wszystko tak samo jak? Nie, robiłem. Ja nie wałkowałem cię. Znaczy delikatnie rozwałkowałem, tak robię stopniowo. I czym stopniowałeś, że wałkowałeś? Ale u Anetki w salonie, salon Rodesce, dostępny do kupienia, dobry jako wałek również. Także działamy. No w sumie Kacper działa, my zaś się opieprzamy. Myszko, jak się to nakłada?
Też akurat tak, że wyciągasz sobie z tego oleju. Nie ma tego, tu jest problem, się skończyło. Oleju wyciągnij, no to widelcem. Ale nie wiem, czy też kroić, bo ja ci kroję, bo ty nie lubisz takich dużych kawałków, chyba że zjesz. Pierwsza dla was. Albo potem sobie nałożycie na świeżo. Nie, to będzie zimne chyba, a się może doradzi. Dobra, okej, okay, wracamy do oglądania. Patrzcie na to, patrzcie co tu się dzieje. Nie, tak nie robi. Nie? Nie, no robił, ale nie nagrywał. Okej. Więc można powiedzieć, że tego nie robił. Pięknie, Kacper, żeby na podłodze nie wylądowała. No, to będzie wzbogacona w białko. Nie tylko białko, roztocza i inne. Bardziej będzie chrupało pod zębami. Tak. Asia, jakby coś chrupało, to wiesz. Dobra, Kacery, działaj. Dobra, Asia, chodź też, będziecie robić próbę, ale ja już to widzę, że... To jest super fit pizza. Że, tak, bo Asia jest dietetyczką moją. Tak. Ja powiedziałem, żeby przyjechała do nas, na bo zrobię fit pizzę. Jestem dietetykiem, który ci daje parówki pizzy. Dokładnie, chwila. To jest dla Klaudusi i dla Asi. Piękne. Ale... dziewczyny. Najważniejsze, co nauczył mnie Juri dodawać, serek mascarpone na pizzę. Na początku stwierdziłem, no nie wiem, no, ale uwierzcie mi, że nie będę mówił, co to robi ze smakiem. Cyk. Kacper, może trochę mniej. Nie. Nie, no serio, no to za dużo chyba. No. Wydaje się wam. Mascarpone jest troszkę tłuste. Wydaje się wam. Wydaje się wam. Dobra. I teraz ja... To na pewno było mascarpone? A nie ricotta? Bo jak ja miałam wrażenie, że to nie jest mascarpone, tylko ricotta. Tak mówił na pewno Juri? No tutaj nie mówił, ja myślałem, że to była mascarpone. Nie, no to raczej mascarpone. Daj, zrobimy próbę. To jest ricotta, nie? Dobra. Bo to jest takie puszyste. Dobra. Każda bierze po kawałku, pokazuje czy opada. Tak. Opada czy nie opada? No dobra. A ci opadło. Ale to bo jest za duży kawałek, bo jest za duży kawałek. Dobra. Dobra, okej. Ale uważajcie, żeby nie rozwalić. Ale dobra. Chwila, poczekaj. Najpierw zrobimy na Klaudię szybko. Dobra, no bierz, no. Naprawdę bardzo dobra. Dobra, okej. Okay. I teraz Asia. Teraz ja próbuję. Super fit pizzy, Kacpre. Juriego. Pycha. Naprawdę. Bardzo ej, ale kozak, poważnie, nie? Dobra, tylko na pewno jestem pewna tego teraz już, że to był serek ricotta, a nie mascarpone, bo był puszysty. Bo mascarpone jest troszkę tłustsze. Nie, myślę, no. Ale dobra, dobra, Kacper. No. Patrzcie, jak to wygląda, patrz. Dobra. Tylko jakby tak rozsmarować to mascarpone. No, o. Za dużo, no. Dowali moja siostra. Tak troszkę mniej. Ty mi Klaudia gryza. Ja nie wiem, jak smakuje. Weź podtrzymaj aparat. Kacper wcześniej zapomniał dołożyć szynki parmeńskiej, także teraz dokładamy troszkę na pizzę. Jest już położone mascarpone. Wcinamy, ale naprawdę bardzo dobra wyszła. Bardzo dobra wyszła. Juri miał chyba cięższe ciasto, tak kojarzy na imprezie. Tak, cieńszy spód, zrobił cieńszą, ale naprawdę równie smaczną. Także wszystko obkładamy. Kacper pięknie, jego pierwsza pizza od zera zrobiona. Tak? Pochwali się. Tak, pierwsza. No, jak ona smakuje, Klaudusiu, powiedz. Pyszna, naprawdę pyszna. Biorę kawałeczek i wcinam. Ja tak ładnie pokroiłam. Czekaj, ja wam pokażę, jak Klaudia je. Tą pyszną pizzę, poczekaj. Kawałeczek. Chudziutki jak ja. Tak? Jeden jedyny dla mnie. Dla Kacpra pamiętam? Nie. Dla Kacpra jest ten. Jeszcze nie. Dla Kacpra jest ten. Może kiedyś będzie jedyny. Dobra. Nie, aż taki chudy jakbyś był jak ja, to nie. Jak smakuje? Właśnie dlatego nie lubię szynki parmeńskiej, bo ona się tak ciągnie i umiemy jej ugryźć. Piękna ze zbliżeniem. Pycha. Pycha? Pycha. Super. Mega. Słuchajcie, zjedliśmy pizzę, w międzyczasie przyjechała Olia, naprawdę dużo się działo. Kacper tutaj przygotował dzisiaj 4 pizze, był szefem kuchni, ja wysprzątałam całą kuchnię, Kacper może pokazać. Jest błysk, czyściuteńko, leży tylko ta taka do, no, do położenia pizzy, odmacza się, ale okej. Okay. Jestem z Olią i stwierdziłam, że dzisiaj razem otworzymy kalendarz, wczoraj z Wiktorią moją, dzisiaj z Olią, kalendarz od dziewczyn, otwierały numer 15. Olia będzie dzisiaj czyniła te, jak to powiedzieć, czyniła te... Honory. Honory, właśnie. Co jest, cukiereczek? O, cukiereczek. To dla mnie? Merry Christmas. Ja miałem otwierać dzisiaj. No, a widzisz, nie załapałaś się. No. Za późno już teraz. Kurde, ale... I bombeczka. A jest zawieszka? No. Jest. No to pięknie. Także od dziewczyn mamy bombeczkę i coś słodkiego. Dobra. Teraz otwieramy kalendarz z Nyxa. Otworzysz, Olia? Mhm. Dobra. Ale piękne opakowanie. Chyba musisz ją dostać, skoro ci pasuje do paznokci. Ładna. No to proszę, prezent świąteczny ode mnie i od Kacpra. No i co, kalendarz z Lanką. Dzisiaj 15. O, znowu 15. Klaudia wie, za co się zabrać.
Czemu? Tak jak wczoraj. Co, że co? Że powiedziałaś, o jak Lancome, to ja otwieram. Tak jak Victoria, no. Co to dzisiaj, jakiś krem? Albo jakiś baza pod, jakaś baza pod makijaż? Takie nie wiem, co to coś. Jest, bo piszę po Long Lasting Concealer. O, korektor. Dobra, teraz korektor? Ode mnie. I od ciebie teraz? Ode mnie masz. Tylko, że tu są jakby dwa, bo jeden spełnia dwóch, ale otwórz i zaraz ci powiem, o co chodzi. Płyn czyszczący, czyszczący LCD? Tak. Dla ciebie? Dla ciebie, do dezynfekcji. Ty grasz teraz częściej na ale ty masz zawsze tak upieprzony komputer, że tak. To jest coś strasznego. Natomiast, na bazie zielonej herbaty i o zapachu zielonej herbaty. Ale myszko, są dwa, dlatego że tamte chusteczki, jakiś, tak? Tamte chusteczki spełniają też funkcję do wycierania ekranu, więc stwierdziłem, że nie może być tak, więc muszę ci coś dokupić, a to po prostu masz, bo masz i masz jeszcze... Pokaż. Pokaż, nie patrz sama, nie możesz. A jaki to jest tytuł? Nawyki, jak nauczyć się zachowań warte... Nawyki warte miliony. Aha, okej. Uuu, jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo, to musimy z Olią obejrzeć. Obecnie sobie jeszcze nie obejrzeć, tylko przeczytać. Super, dzięki. Proszę. Chętnie przeczytam, warto każdemu przeczytać. Dobra, no i co? Jeszcze mamy kalendarz z Maybelline. Dobra, otwieramy. My jesteśmy ślepe obie z Olią, także... Czekaj, 14 jest tutaj? No, ale to nic nie ten, że 14 jest tu. Kuźwa! No to jest 15. Jest, dobra, otwieramy. My obydwie jesteśmy naprawdę z Olią ślepaki. My się zawsze śmiejemy, że my po prostu chodzimy jak krety, jak jesteśmy z okularów. Uuu, okulary! Znaczy nie okulary, tylko lakier. Okulary w ogóle... Co ja mówię o wadzie wzroku i mówię okulary? Ten płyn do... Płyn... top chyba to jest, nie? No tak, quick dry... Quick Dry Top, to ten taki szybko wysychający, tak? Ale to chyba nie do hybryd, do zwykłych lakierów. No ale trafili! Wiedzieli, że Olia zajmuje się paznokciami i akurat rzucili tutaj lakier. A! Ale w Polsce chyba tych lakierów nie ma, naprawdę mi się tak wydaje. Że ja nie widziałam w ogóle w drogeriach lakierów od Maybelline z serii Superstay. Także ten kalendarz po prostu chyba jest zagraniczny, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, ten vlog dzisiejszy był trochę krótszy, bo mieliśmy dzisiaj na maksa zafiksowany dzień. Ale jest już w ogóle bardzo późno, jest słuchajcie godzina 1:08 już dnia w sumie następnego. No zagadaliśmy się, mieliśmy gościa wcześniej Asię, potem przyjechała Olia i tak plotkujemy i po prostu trochę nam zeszło. Ja mówię, kurde jest pierwsza, jeszcze nie złożyłam kalendarzy na Vlogmas, także musiałyśmy to zrobić. Także dziękujemy za oglądanie dzisiejszego vloga, dajcie znać czy chcecie częściej jakichś gości. Wczoraj była Wika, dzisiaj Olia, dzisiaj Asia, to może kto następny podacie pomysł. My się żegnamy i kładziemy się powoli spać. I Wam też życzymy dobrej nocki, albo dobrego dnia, jeśli oglądacie to w dzień. Buziaki, pa pa!